chciałam zapytać, jak pani ocenia obecnego włodarza naszego miasta? Nawet nie znam, także bo ja nie jestem stąd. Ale brakuje pani, jak pani przyjeżdża do tego miasta czegoś? Nie, nawet nie. Także to, co mi trzeba, to akurat jest. Jak oceniasz rządy obecnego włodarza miasta? Myślę, że w porządku. No, ciężko mi powiedzieć, aż tak na tyle się nie orientuję. Nie, w sumie mieszkam w Dębicy na tą chwilę, bo bardziej jestem z okolic, ale myślę, że się sprawuje. Jak pan ocenia rządy obecnie panującego włodarza miasta? Czy jest pan z nich zadowolony? Z Szewczyka? Raczej tak. Ale on jest bezpartyjny. Nie wie pan powie, czy właśnie zmieniłby pan coś właśnie w jego rządach, czy jednak wszystko by pan zostawił w tym samym miejscu? Czy czegoś jednak brakuje? Ja wiem, co brakuje. My starzy emeryci to co nam brakuje? O, kasy. Jak pan ocenia rządy tutaj pana burmistrza Mariusza Szewczyka? Bardzo. Ja go bardzo lubię. Mariusz był jest wspaniały. Może nie wszyscy go lubią, bo nie wszyscy tego po prostu. Ja go bardzo cenię go po prostu bardzo i... Czyli dobry człowiek, można powiedzieć. Tak. Chociaż może nie dla wszystkich, może nie tego, może... Wiem, że nie jest w tej partii, jakiej, rozumie mnie pani, bo ja też nie. Okej, a zmieniłby pan coś w Dębicy, czy nie? Nie. Nie. Wszystko jest okej? Nie. Nie musi być nic zmieniane, nie musi być kostka, nie musi być. Tego wszystkiego jest pełno, dawniej było tego i nie było. Jak była ulewa, nie stała woda, a teraz wszędzie kostka i stoi woda. A gdzie ma się podzieć? Czyli kostka trochę przeszkadza. A gdzie ma się podzieć? Wszystko wybrukowane, nawet wsie i wszystko. Tak, no, gdzie się ma podzieć? Chciałabym zapytać, jak pani ocenia jego rządy? Czy sądząc po mieście, brakuje pani czegoś? Czy uważa pani, że jednak starannie wykonuje swoją pracę? Powiem pani, że nie mam opinii na ten temat, więc nie będę się wypowiadać, gdyż nie jestem mieszkańcem tutaj Dębicy, generalnie ani okolic, więc właściwie, szczerze mówiąc, nad tym się nie zastanawiałam, nie obserwowałam tego z uwagą. Ale podoba się pani miasto jako tako? No trochę się zmieniło od czasu, kiedy tu mieszkałam. Nie jest najgorzej. Chciałabym zapytać o rządy obecnego włodarza, pana burmistrza Mariusza Szewczyka. Jak je oceniasz? Czy czegoś ci brakuje w tym mieście? Coś byś zmienił? Co myślisz o tych rządach? Coffee shopu brakuje. ładnie jest. Dużo się pozmieniało. Dla mnie jest dobrze. Czyli uważasz, że starannie wykonuje swoją pracę? Jesteś zadowolony? Jestem zadowolony. Bez narzekania. Ja nie znam tam bardzo, ale całego gospodarza, tego pana Szewczyka, moim zdaniem za mało się interesuje porządkami. Tak. No i niech pani powie, jest rynek. No w tej chwili, no to jest chłodno, nie ma. Tutaj przyjść, posiedzieć nie można. Nie można, bo tak. Tu na ławce pijak, jeden z drugim i bluźnierstwo, i tu dzieci. Moim zdaniem to jest, nie powinno tak być. Czy kojarzy pani imię i nazwisko pana burmistrza? Już wyszło mi z pamięci. O, kurde. Nie, w tak momencie sobie nie przypomnę burmistrza, ale rozmawiałam. Rozmawiałam z burmistrzem. No i też nie mam nic do niego złego, żeby coś było. Co może, to robi. Co, czego ma wolną rękę, no to może tego. A tak to poza tym, miałam spotkanie tylko z tym, jakby kupowałam mieszkanie na własność, no to bardzo grzecznie się zachował. Przyszedł specjalnie, bo to najpierw było kłopot inny i tego. Także nic nie widzę złego. Chciałam zapytać o włodarza miasta, czy jego imię i nazwisko pani jest? Mariusz Szewczyk, tak. Chodzę, to już tam mało co znam, bo nie mam potrzeby. Ale jest pani jako tako zadowolona z rządu? Tak, nie narzekam. Jak nazywa się włodarz miasta, burmistrz gminy Dębica? A ja nie wiem, kto jest. Wiem, że Szewczyk ostatnio był, a teraz nie wiem. Burmistrz miasta Dębica, i jak się nazywa? Okay, wszystko jest w porządku, tylko mi jest zawsze to, nie wiem od kogo to zależy, ta brudna Dębica. Ja rano jeżdżę, no wyobraźcie sobie, że jest brud. No.
te wszystkie kosze są, no naokoło koszy jest, ja tego nie mogę zdzierżyć, poza tym burmistrz w porządku. A jak on się nazywa? Szewczyk, Mariusz Szewczyk. Radnych jakiś kojarzy pani? Nie, nie, ja jeszcze tylko wiceburmistrza Małozięcia, Maćka, to też znam, bo, no bo. A tak to nie wiem, no nie.